Breki w moim mieście. Tak na razie jest ich mało, a z czasem pewnie wszystko się tutaj rozbuduje. Witam was w drugim odcinku w trzecim sezonie Cities Skylines 2. No i teraz będzie teraz kolejna rozbudowa. Dobrze. Teraz zajmę się teraz kolejnymi drogami. Mi się zdaje, że jak na razie mówiłem, zrobię stąd dotąd, zrobię połączenie. Nie. Dobra, nie, pomyliłem się. Nie. Już wiem, co zrobię. Dobra, jeszcze stąd poprowadzę sobie jeszcze w miarę drogę prosto. I nie więcej jak na razie tutaj. A tutaj może najpierw jeszcze ten odcinek prosty, a teraz zrobię sobie bardziej taki nieco bardziej kręty. O, mniej więcej tu. Dobrze. Teraz zacznę sobie robić za chwilę krętę ulicę. Ale najpierw zrobię sobie plac, w którym, nie wiem, będzie coś w rodzaju rynku. Teraz chyba... O nie, już mi zabrakło fundusza, no to mnie przyspieszam. A w międzyczasie zamienię sobie tutaj... A, już jestem tak po rozmowie. No i teraz wracam do ścieżek. Bardziej nie do ścieżek. Do dróg. No i tak. Tutaj będę planował raczej taki plac, coś w rodzaju placu rynkowego. Tutaj jeszcze te drogi się wyburzy i tutaj będzie jednokierunkowe. Teraz stąd sobie, nie wiem, poprowadzę sobie jak na razie jeszcze w miarę proste drogi. Tu i może jeszcze stąd zrobię sobie jakieś przejście. O, pod właśnie kątem 45 stopni. Stąd będzie jakieś, nie wiem, droga pod tym kątem. I zaraz chwila zacznę, no, a jeszcze wiem. Tutaj jeszcze jedna prosta i za chwilę ona będzie skręcać, bo ona będzie wychodzić już spoza terenu takiego miasta. A raczej nie, to też będą, tutaj będzie taka starówka i tutaj będzie już taka bardziej zabudowa, niby taka miejska. Dobrze. Teraz jeszcze zrobię podłączenie tutaj. I teraz jeszcze raz wracam do tej drogi. Tu jeszcze zrobię sobie podłączenie dotąd. I mniej więcej teraz sobie zrobię podłączenie stąd. Brak funduszy. Ja chciałem sobie taką krzywą drogę zrobić, gdzie ta będzie, nie wiem, takim podłącznikiem. No, który by łączyłby te okolice. Dobrze, teraz zobaczę jeszcze na tę kwestię wody. I tutaj mogę sobie postawić i dobrze. Jak na razie mogę sobie postawić tutaj. I teraz zaczynam już chwila. I teraz już zaczynam stawiać pierwsze, właśnie nie wiem, budynki, które będą przy tym a raczej nie przy tym rynku. Tutaj w środku będzie znajdował się park ze ścieżkami, ale muszę czekać, jak osiągnę tam populację 1500. A w międzyczasie teraz sobie jeszcze wracam do robienia dróg. Tu jeszcze będzie prosta droga. I teraz zaczynamy od robienia takich bardziej skrętych. No to będzie tutaj skręta jedna tu. O, i teraz stąd zrobię podłączenie tu. I będzie podłączenie jeszcze... O, i będzie zakończenie tutaj. To będzie zjazd mniej więcej stąd dotąd. No i teraz to będzie ciekawiej wyglądało. I teraz jeszcze będzie podłączenie stąd. Mniej więcej o tu. I teraz będzie prosta droga tutaj. I może jeszcze zrobię sobie... taką prostszą drogę w środku. Tutaj. A, i jeszcze trzeba tutaj zrobić podłączenie. Stąd dotąd. No, a jeszcze tutaj. No i już mogę powiedzieć, że okolice takiego, mogę powiedzieć, takiego starówki, rynku już są gotowe. Więc teraz będę musiał wszystko zarzeczyć. A nie, jeszcze woda. Bo o tym zapominam. Więc tutaj zrobię sobie taki pierwszy kwot. Coś takiego pierwszego. Teraz sobie przygotuję kolejne. Wystarczy teraz tutaj zrobić podłączenie. I podłączenie jeszcze tutaj. Dobrze, teraz wystarczy tu zamalować tutaj budynki. Tutaj w środku będzie jak na razie zabudowa tej niskiej gęstości. Jak będę miał jeszcze więcej pieniędzy, no to zacznę później tam stawiać sobie jakieś... Jeszcze nie.
Tutaj będę pewnie stawiał jakieś, nie wiem, jakieś ściereczki w środku i później pewnie jeszcze jakieś drzewa, aby bardziej ta okolica była bardziej zielona. A w międzyczasie to już zajmuje się. Już właśnie osiągnąłem kolejny kamień milowy, czyli mam teraz wieś. Bardzo dobrze. Mogę już jest tutaj samowystarczalne, ekologiczne, wszystko bardzo dobrze. A najważniejsze, że mam szkołę podstawową. A nawet mogę mieć dużą szkołę podstawową. A może kiedy indziej o tym zacznę wspomnieć, ale najpierw jeszcze zajmę się tutaj jeszcze chwila obiektami handlowymi. I mi się zdaje, że chyba już po tej stronie będzie tutaj wszędzie handel. I jeszcze będzie gdzieś tutaj. Tutaj postawię się jeszcze więcej mieszkań. A, jeszcze woda, zobaczyć. A, no pewnie. Cały czas o tej wodzie zapominam. A to jest najważniejszy zasób w mieście. Więc natychmiast to naprawiam. Już na tej drodze mieszkańcy, nie będziecie mi teraz narzekać na niedobory z wodą. Jeszcze tutaj trzeba szybko zrobić podłączenie. Okej. Okay. Już okolica jest gotowa. Po taką starówkę muszę jeszcze zrzegać na jakieś półtorej, na jeszcze na jakieś tam 500 osób. I jak na razie widać, że nikt nie chce tutaj mieszkać. Dobrze, no to teraz sobie postawię sobie szkołę podstawową. Taki budynek szkoły. Nie, tutaj jeżeli bym chciał tutaj poprowadzić tramwaje, to lepiej, aby coś lepiej było poprowadzone. Tutaj będzie jeżeli taki bardziej wolny plac. Chwila. Postawię sobie budynek tutaj. Mam nadzieję, że tutaj szkoła podstawowa będzie bardzo dobrze działała. Zobaczę zasięg oddziaływania. Chwila. Tu już postawiłem sobie szkołę podstawową. To no, no nieźle, no postawiłem sobie drugą szkołę podstawową. Myślałem, że postawię... Tak, klinikę na szczęście mam też postawioną. A teraz już mogę teoretycznie to budynki specjalne. No. A to teraz będę musiał sporo czekać. Ojej, nie, już jest mi pożar. I teraz wszystko będzie mi się tak paliło, bo nie wybudowałem straży pożarnej. Trochę już budżet się podwiększył. Na tych już ustawiam, tutaj jest remiza, bo całe to miasto mi za chwilę spłonie. Budynek remizy będzie tutaj. I niech natychmiast mi tutaj, moi drodzy strażacy, natychmiast może mi tutaj ratować miasto. Ijo, 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 ijo. Już nadjeżdżają i macie mi gasić całe to miasto. Już mi się więcej... O, tutaj swajszczona ziemia. Tu się wszędzie pali. Mam nadzieję, że tutaj strażacy... No. Cztery wozy, raczej to chyba wszystko zgaszą. No. I jeszcze teraz mogę zająć się znowu mieszkaniami. Więc dobrze, po tej stronie będzie jeszcze więcej mieszkań. Z dużej ulicy też. Pominę jak na razie tą ulicę. A jeszcze tutaj zrobię. I gdzie jeszcze? O! Właśnie też tutaj. I niech też może teraz sobie znowu poczekać, a może jeszcze sobie postawię tutaj jakieś budynki usługowe. O! Właśnie odblokowałem drugi kamień milowy. Ale nie, tak! Drugi kamień milowy, bo pierwszy był kamieniem milowym, było przecież... Było jakieś tam... Jak to było? Wieś? Teraz mam miasteczko, czyli mogę sobie teraz postawić sobie ściereczki. Bardzo dobrze. I teraz już mieszkańcy zaczynają powoli narzekać na kwestie odpadów. Więc dobrze. Więc moi drodzy mieszkańcy, dostaniecie wysypisko śmieci. Mniej więcej gdzieś tutaj. Palerniak na razie nie mogę jeszcze wybudować. To za szkoda. A tutaj już mogę sobie... O! Jeszcze jakieś obiekty parkowe. Więc tutaj, w ramach tego, że to będzie taki plac o charakterze rynkowym, tutaj wyburzę.
Teraz sobie jeszcze zrobię taki duży plac z drzewami. I ciekawe, czy są jeszcze jakieś ciekawsze jeszcze obiekty. Od tego dużego placu zabaw. O, park dla psów, żeby tutaj jeszcze mogły jakieś psie polany tutaj być. I dobrze. I może jeszcze wezmę sobie plac, który bardziej powinien pasować. Plac z koszami piknikowymi. Może raczej plac Paradoks. Raczej nie. Plac ze stołami piknikowymi. Z innych parków. No to tak. Tutaj raczej park. Tutaj może się faktycznie przydadzą się parkingi. Jak tutaj będą chcieli mieszkańcy jakoś zaparkować. Więc moje się zdaje, że no, przy takich elementach, no to można by, już można powiedzieć, że mamy, ma takie coś w rodzaju rynku. Placu rynkowego, gdzie będzie duża aktywność. No, jeśli chodzi o kwestie, gdzie są tutaj te ścieżki? Bo dawno już nie grałem. Stacje. A, to tutaj przecież były ścieżki. Dobrze. Na początku zamy się tutaj drogami. Ja tylko najpierw wyłączę do linii pomocniczych. Bo jak to będzie? Najpierw stąd, dotąd. Podłączenie będzie tu. I podłączenie jeszcze będzie tutaj. I że to jest niby taka ważniejsza. Teraz trzeba przekładać tutaj drogi betonowe. Więc tu, tu, stąd. Będzie podłączenie może jeszcze tutaj i tutaj będzie obwinięcie całego tego placu. No i teraz będzie trzeba jakąś w miarę... O, piętą uliczką. Że tutaj będzie... Chwila. O, coś takiego. I proszę bardzo, już mam tutaj gotowe. Jeszcze wystarczałoby tutaj jeszcze zrobić ogrodzenie. O. Jakieś tutaj jest ogrodzenie, bo podmiejskie odgrodzenie. Choć nie do końca to by się przydawało dla takiego obiektu bardziej o charakterze rynkowym. A. Bo rynki to z reguły to... Wiem, że rynki to głównie place o... Aha, czyli że tutaj nie można, ale też nie można. To gdzie ja się mogę podłączyć? Tutaj chciałem zrobić podłączenie, aby tutaj było bardzo ładny rynek, a tutaj wychodzi na to, że nie mogę. Ale na szczęście chociaż tutaj jest trochę więcej zieleni. Bo jeśli ktoś by nie chciał wiedzieć, to wiele na przykład rynków w Polsce, na przykład wcześniej to były tereny bardziej zielone niż takie betonowe. Więc można powiedzieć, że ja robię tutaj kwestię taką, trochę nawiązuję do historii. Dobra, a teraz może zamy się jeszcze drzewami. Nie można tworzyć tego typu... Drzewa nie mogę zrobić? Czemu ja nie mogę zrobić tych drzew? Wychodzi na to, że przez, nie wiem... Przez tą mapę, bo tutaj też trzeba było jakieś młoty stawiać. Nie mówcie mi, żeby teraz całkowicie przestał mi działać ten młot z... od drzew. Ciekawe, czy mogę stawić kamienie. O, kamienie mogę, ale drzew nie mogę. A tutaj chociaż kamieni tutaj nie postawię, chyba że jakiś kamień wezmę sobie, który mógł być charakterem pomnika. Na wszelki wypadek jeszcze tutaj może zrobię sobie drogi jednokierunkowe. Więc wezmę sobie to i drogi jednokierunkowe. O, już w końcu mi się odblokowało drogi przemysłowe, to bardzo dobrze. Nie jest dobrze. Po tej stronie będzie główny plac, z którego będą korzystali mieszkańcy. No, i tak właśnie będę się prezentować. Teraz wracam i z tymi drogami. Teraz ulepszę sobie drogi tutaj. Bo mieszkańcy powinni raczej mieć w miarę dobre drogi. I trudno wiedzieć, że jak są te drogi żywirowe, to i tak zmieniają się kratki. Choć nie powinno. Bo one są lekko węższe. Ale one nie są takie wąskie jak w City Sky...
Ale one nie są aż tak wąskie jak w Cities Skylines 2. Że później są jakieś problemy. A tutaj nagle cały czas ma jakiś problem. Trudno powiedzieć, jaka czasami tutaj panuje logika w tej grze. Dobrze. I jak już sobie to postawiłem... A, myślałem, żeby jeszcze sobie postawić... chwila, policję, ale... Nie mam obecnie funduszy. No nie wiem, no cóż, chyba to może będzie w następnym, ale chwila. Może jeszcze jeśli chodzi o te ściereczki, to może wykorzystam te właściwości ze City Skylights 2 z tymi ściereczkami. O właśnie, coś takiego i być może tutaj coś takiego zrobię. Ciekawe, jeżeli tutaj wyburzę, to będzie to w tu... No pewnie, że tak. Jak tutaj zrobić, aby inaczej to wyglądało? O, już wiem. Zamiast tych ściereczek mogę przecież tutaj zrobić ogrodzenie. No to zrobię sobie ogrodzenie takie podmiejskie. Dobra, stąd dotąd. Proszę bardzo. I mam takie, i mam coś w rodzaju ochronionych takich kratek. No. To nie są ścieżki, ale przykro, że niestety w... Jeśli chodzi właśnie z City Skylines 1, to woda jest taka, że niestety te kratki się z tym dopasowaniem kratek. To wielka szkoda, ale tak, to chociaż mam trochę lepiej teraz z tą okolicę. Miasto się paliło. I no i wybudowałem sobie taki rynek, coś w rodzaju takiego placu rynkowego, którego chyba bardzo chętnie korzystają z mieszkańcy. Choć ja teraz nie wiem, co muszę zrobić z tymi drzewami, żeby móc z nich korzystać. To wszystko ze dzisiejszego odcinka. Tak więc zachęcam do komentowań, a także polubień. Z kolei nowych widzów zachęcam do subskrybowania. A także polecam na przykład oglądanie kanału Bruningstars, który prowadził na tej mapie trzeci sezon. A więc to wszystko ode mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.